Najwyższa Izba Kontroli postuluje zwiększenie finansowej pomocy na kontynuowanie nauki dla osób, które opuściły pieczę zastępczy. Obecnie minimalna ustawowa stawka wynosi 681 zł miesięcznie i choć powiaty mogą tę kwotę zwiększać, kontrola przeprowadzona przez nich pokazała, że dochodzi do tego bardzo rzadko. Zdaniem Izby stawka ta powinna zostać podniesiona co najmniej do 899 zł miesięcznie, czyli do poziomu kwoty którą na utrzymanie wychowanka otrzymują rodziny zastępcze spokrewnione. Z kolei rodziny zastępcze, niezawodowe i zawodowe dostają na ten cel nie mniej niż 1361 zł. Tak więc rodzina na utrzymanie wychowanka otrzymuje większe środki niż wychowanek, który ją opuścił. Musi samodzielnie się utrzymać, zdobyć pracę i uczyć często na płatnej uczelni. Tymczasem, zdaniem specjalistów, to właśnie pomoc w kontynuowaniu nauki i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, Obok zapewnienia mieszkania jest najbardziej skuteczną formą pomocy dla wychowanków pieczy zastępczej.